Od złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą Tadeuszowi Kościuszce na domu Zemałki rozpoczęto w Koninie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główna część uroczystości odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia w Koninie. Samo uchwalenie Konstytucji 3 maja było wydarzeniem niezwykłym. Początkowo planowano je na 5 maja, jednak panowała powszechna obawa, że stronnictwo moskiewskie może chcieć użyć siły, żeby temu zapobiec. Na początku maja część głównych przeciwników Konstytucji nie wróciła jeszcze ze świątecznej przerwy wielkanocnej, więc postanowiono przyspieszyć pracę. I tym sposobem została uchwalona 3 maja 1791 roku, więc tego dnia obchodzimy kolejne rocznice tego niezwykłego wydarzenia. Wszyscy bowiem wiemy, że była to druga w świecie po amerykańskiej i pierwsza w Europie konstytucja. 231 lat temu, 3 maja, Parlament Polski i Litwy, połączony Unią, uchwalił na Zamku Królewskim w Warszawie drugą na świecie, a pierwszą w Europie konstytucję państwa, z której możemy być dumni. Był to moment szczególny w historii narodu. Ustawa zasadnicza bowiem normowała ustrój państwa i była świadectwem nie tylko wielkiego patriotyzmu, ale także mądrości i troski wyprzedzającej pokolenia. Dziś wiemy, że był to swego rodzaju testament przekazany kolejnym pokoleniom Polaków. Jak brać odpowiedzialność za losy ojczyzny? Na jakich fundamentach budować jej pomyślną przyszłość? Ojcowie Konstytucji Majowej wskazali na rządy prawa i wolę narodu. Obóz patriotyczny podjął odważną próbę odbudowy Rzeczpospolitej, choć okoliczności historyczne uchwalenia Konstytucji były tragiczne. Polska bowiem była wówczas po pierwszym rozbiorze, a nasze ziemie częściowo rozdarte między zaborcami, czytała wicewojewoda Aneta Niestrawska. List, jaki do władz miasta i mieszkańców skierował wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Święto to było także okazją do wręczenia odznaczeń honorowych zasłużonym konienianom, które tym razem otrzymali. Joanna Woźniak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie, przedsiębiorca Zygmunt Jóźwiak i Krzysztof Bujak, aktywny działacz PTTK. To są osoby, które mają różne pasje, mają różne działalności, które wykonywane są na terenie miasta Konina, ale jedna rzecz ich łączy. Łączy ich nasze miasto, miasto Konin. Poza tym prezydent Korytkowski mówił o znaczeniu Konstytucji dla państwa, ale przede wszystkim obywateli w tych niełatwych czasach. Dzisiejsze święto państwowe jest to dosyć szczególna okazja, bo można powiedzieć, że ma szczególny ono wymiar ze względu na to, że jest dowodem na to, że koła historii cały czas się obracają. I ta historia lubi się powtarzać. I mam wrażenie, że właśnie dokładnie tak się dzieje w świecie aktualnie. Konstytucja 3 maja była nie tylko próbą zreformowania ustroju naszego państwa po 2 latach, po 2 wiekach powalnego upadku potężnego państwa, ale miała również doprowadzić do uniezależnienia się Rzeczpospolitej obojga narodów od państwa rosyjskiego, które skutecznie ingerowało w wewnętrzne sprawy polskie. W tym momencie nie mogło zabraknąć odwołania do tego, co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą. Jakie to szczęście, że obecnie Ukraińcy mają armię, która jest w stanie skutecznie bronić się. Armię, która nauczyła bronić się od 2014 roku przed najeźdźcą ze wschodu. Tym samym najeźdźcą, przed którym kiedyś broniła się Rzeczpospolita obojga narodów. Dlatego tak, szanowni państwo, ważne są sojusze
i międzynarodowa współpraca. Dlatego tak ważna jest obecność Polski w strukturach NATO i przynależność Polski do Unii Europejskiej. Do Unii, do której wstąpiliśmy 18 lat temu. Czas szybko biegnie, ale pozostaje nadzieja, że między innymi te sojusze pozwolą skutecznie odpierać zakusy, chociażby jakiejkolwiek myśli dotyczące tego, żeby historia dla naszego kraju powtórzyła się. Podczas głównych uroczystości nie zabrakło patriotycznej części artystycznej w wykonaniu uczniów, a głos w przemówieniach zabrali również obecni parlamentarzyści. Potem wszyscy zaproszeni goście i mieszkańcy Konina, którzy zechcieli uczestniczyć we wspólnym świętowaniu, przejechali do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, gdzie odprawiona została msza za ojczyznę. Cieszymy się, że w mieście wspólnie możemy świętować obchody Konstytucji 3 maja. To jest ważne święto, święto, które przypomina nam, że są prawa, których nie wolno łamać, są prawa, których trzeba przestrzegać, są prawa, które stanowią o tym, że jesteśmy wspólnotą narodową. Taką wspólnotą, która powinna się łączyć szczególnie wtedy, kiedy jest trudno. Wiemy, że wokół nas sporo zamieszania w Europie, sporo bólu i sporo trudu. I właśnie w takim dniu, jak Konstytucja, jak Święto Konstytucji 3 maja, powinniśmy być razem, powinniśmy być wspólnotowo.